kilka trików z hodowli gołębi pocztowych. Tutaj prezentuję klatki wystawowe, które mają różnorakie zastosowanie. Jest to jedna z tajemnic naszego sportu. Szczególnie dotyczy typowania gołębi na lot. Jak wybrać z grupy gołębi te, które w niedzielę zwyciężą. Temu też służą te klatki wystawowe. Przed lotem wkładamy tutaj samczyki. Lotujemy z metody wdowieństwa i uważnie obserwujemy, jak one się zachowują. Czy ten zwycięski gołąb będzie leżał, czy będzie stał, czy będzie obdziobywał coś tam. Co on będzie robił? Otóż to jest ta wielka tajemnica. Uważny, utalentowany hodowca z pewnością to wyłuska i będzie to stosować. Temu też bacznie przyglądajmy się gołębiom, które są typowane na lot. Właśnie, jak on się będzie zachowywał? Otóż ten najlepszy gołąb będzie przygotowany do startu. On nie będzie leżał, nie będzie leniuchował, nie będzie wypoczywał, nie będzie myślał o niebieskich migdałach, tylko będzie czaił się na start. Czyli tak jak konie wyścigowe w boksach, gotowy do startu, czyli stoi tak. Stoi, pierś wysuniętą ma do przodu, uważnie obserwuje i czeka tylko na chwilę, kiedy widełki będą podniesione do góry. Ten gołąb będzie walczył o pierwsze miejsce. Gołąb dobrej dyspozycji, gołąb inteligentny, bardzo dobrze przygotowany, będzie walczył o zwycięstwo. Ten system wymyśliłem już bardzo dawno temu. Nie było internetu, ciężko było to wdrożyć. Miejscowi działacze PZHGP, tak zwany stary beton, nie pozwolił na ekspansję tego systemu. Dzisiaj jest taka możliwość, dzisiaj jest wolność, dzisiaj jest demokracja. Można w ramach kultury społecznej o wszystkim mówić, opowiadać, nie pytając nikogo o zgodę. Czyli promujemy piękno, szlachetną, uczciwą walkę. To jest to prawdziwe zamiłowanie do gołębi pocztowych, jest to koleżeństwo i gratulacja dla mistrzów. Wracając do tych czempionów, akurat tutaj stalowi z linii wyżymaczy prezentują się doskonale. Oczywiście ta pora roku nie jest adekwatna do lotów, to jest okres uśpienia. Dla przykładu podałem im w tamtym tygodniu lek na odrobaczenie. To jest rutynowy zabieg, który ma spowodować, że okres zimowy będą spędzać w zdrowiu. Wcześniej były zaszczepione mykosalmowirem. Zaraz pobieżnie obejrzymy je. Ja jeszcze tylko opowiem przy okazji o drugim ważnym triku stosowanym przy lotach gołębi pocztowych. Te klatki są usytuowane w pomieszczeniu, gdzie jest chłód. Czyli w lecie te mury, które tutaj są, nie pozwalają, że ta temperatura otoczenia tu przenika. Czyli w dniach, kiedy są szczególne upały, temperatury powyżej 30 stopni, ci szampioni przed lotem przebywają tutaj w klatkach tych wystawowych. Tutaj jest bezpiecznie, jest jedno okno, czyli to światło jest w takim półcieniu. One tutaj wypoczywają. A co najważniejsze, nie są w wysokiej temperaturze, tylko w temperaturze stabilnej kilkunastu stopni. To im pomaga zachować tą energię na lot. Przy okazji podpowiem, że nie trenujemy gołębi w upały, ani nie wypuszczamy gołębi do lotu w upały powyżej 30 stopni. To jest katastrofa. Dbamy o żywe stworzenia. Przyjrzyjmy się im z bliska i za chwilę pokażę drugi trik, zabieg, jak dezynfekujemy gołębi. Popatrzmy.